O kurwa, o, tu się czegoś dowiemy. Tak. Jakie pojebane obrazki. Dobra, poczytajmy najpierw. Egzamin. Co znajdziemy w środku? Salvator Moreau. Faktycznie, ona takim chyba trochę naukowcem w takim razie musiała być. Pojebanym, który zyskał supermoce pleśni. Okej. Nazwa obiektu Salvator Moreau. Podatność na KADŁ niska. Funkcje mózgowe zaskakująco niskie. KADŁ wywołały drastyczne zmiany w organach wewnętrznych, transformując je na podobieństwo rybich skrzeli pęcherza puławnego. Inny obiekt z nieregularnym podziałem komórek wywołuje w nim transformację w gigantyczną rybę. Obiekt jest niezdolny do kontrolowania tej transformacji. Zbyt wiele defektów. Nie nadaje się na naczynie dla Ewy. Naczynie dla Ewy, co? Okej. Iwa. Coś mi mówi Iwa. To ma jakiś związek z tym, co się tam wcześniej wydarzyło chyba. Dobra, egzamin dalej. O, Elżbietka. Nazwa obiektu Alcina Dimitrysk. Podatność na KADŁ nader korzystna. Funkcje mózgowe normalne. Niesamowicie szybka zdolność regeneracji. Obiekt może wyleczyć każdą zewnętrzną ranę w kilka sekund i przemienić paznokcie w szpony zaledwie w chwilę. Nagła regeneracja oznacza również zwiększenie rozmiaru ciała. Notatka. Z powodu dziedzicznej choroby krwi obiekt musi regularnie spożywać ludzkie mięso i krew, by zachować zdolności regeneracyjne. Podejrzewam, że jeżeli regeneracja obiektu nie jest poprawnie zbilansowana, może ona niekontrolowanie mutować. Nie nadaje się na naczynie dla Ewy. No i widzieliśmy ten przykład mutacji, potem jak ją pierdolnęliśmy tym całym sztyletem w bok. Dobra, co mamy tutaj? Karl Heisenberg, okej. Nazwa obiektu Karl Heisenberg. Podatność niesamowicie korzystna, funkcje normalne. Posiada elektryczne organy podobne do drętwy japońskiej. Organy te są połączone z układem nerwowym obiektu. Umiejętność przewodzenia i kontrolowania elektryczności w całym ciele umożliwia kontrolowanie pól magnetycznych, by poruszać metal. Wspaniała okazja, jednak nadal wciąż nie nadaje się na naczynie dla Ewy. Okej. Czyli on już wcześniej miał te organy elektryczne? Co? Typo miał rozrusznik, to zmieniło go kurwa w magneto? Dobra, jeszcze mamy tutaj pannę Donnę w takim razie, co? Donna Beneviento, podatność korzystna, funkcje mózgowe normalne, jednak z silnymi zaburzeniami psychicznymi. Jej psychika nie różni się niczym od mentalności zwykłego człowieka, jednak potrafi wydzielać substancję produkującą sygnał, za pomocą którego kontroluje rośliny zainfekowane przez pleśń. Kiedy ludzie wchłoną pyłek z konkretnego kwiatu, może wywołać u nich halucynacje. Aczkolwiek jest psychicznie upośledzona i podzieliła swoje kadał pomiędzy jej lalki, by móc kontrolować je na odległość. Nie na... Nadaje się na naczynie na Ewy. Dla Ewy, okej. W takim razie ona jako jedyna się nadawała, co? Oj, intrygujące. A nie, nie nadaje się, to jest unfit. Tak, coś czułem, że żadne z nich nie będzie naczyniem, które się nadaje. No dobra, obserwując dalej, widzimy, że ona naprawdę tutaj sobie fajne eksperymenty robiła. Czym jest to KADŁ? Nie wiem. Wygląda jak pomniejszona wersja tego Megamycite'a, tego kurwa pleśniaka ogromnego. Nie wiem, jakie jest polskie tłumaczenie. Ale tutaj widzicie, jeden, drugi, trzeci, czwarty w jednym ciele. Tutaj jakieś kolejne plany. O, to jest Moreau chyba. Widzicie ta ryba, która była u niego na plecach. Tutaj mamy naszego KADŁ cudownego. Czym on dokładnie kurwa jest, nie wiem. Ale prezencik to raczej nie jest. A, no ona sobie poznajdywała ludzi. Powszczepiała im te całe, jakby miniaturowe wersje pleśni, żeby móc ich totalnie kontrolować. Co mamy tutaj? O, wytyfy. A to kto jest? Czy to jest Miranda z dzieckiem na przykład? Tutaj mamy też rozwój dziecka od embrionu aż po. Ale dziwne jest to dziecko, trzeba przyznać. Takie zdeformowane trochę mam wrażenie. Czy to jest jej dziecko? Jakieś badania, nie badania wykonywane? Jakby jej świecił do oka? Może tam skalpelem coś ciął na twarzy? Coś było nie tak z jej dzieckiem chyba. Być może jej dziecko też było jakimś nośnikiem tej pleśni przez te wszystkie eksperymenty? Tutaj jakiś ogromny kawałek wielkiego gówna pleśniowego pocięty na kawałki. Tutaj mamy Moreau i widać, jak jego szkielet się w środku układał, że KADŁ był w jego plecach. Coś jeszcze więcej sobie możemy tutaj pewnie wyczaić. A co to jest tutaj? Jacyś odkrywcy? Nie wiem. O, notatka. Droga Mirando, najmocniej przepraszam, że nie możemy spotkać się osobiście.
Niczego bardziej nie pragnę od odwiedzenia twojej osobliwej wioski raz jeszcze, jednak jestem niesamowicie zajęty. Przypuszczam, że nieśmiertelna kobieta zapewne nie pamięta już tego znalezionego w śniegu na wpół żywego studenta medycyny. Zawsze ceniłem objawienia, do których doszedłem 15 lat temu, kiedy przebywałem w twojej wiosce. Byłem zainspirowany twoimi badaniami. Pomyśleć, że można transformować człowieka poprzez zainfekowanie go innym organizmem, pozytywnie wizjonerskie. Wiedziałem, że z wiedzą, którą posiadłem, byłbym w stanie dokonać następnego kroku w ludzkiej ewolucji. Następnie po dwóch wojnach światowych ludzkości będącej przeciwko tobie, moje przekonanie nigdy nie zostało, nawet po dwóch wojnach, nigdy nie zostało zachwiane. Aczkolwiek zdałem sobie sprawę, w trakcie wielu nocy spędzonych na naukowych rozmowach z tobą, że twoje przekonania różnią się od moich. Ty miałeś nadzieję przywrócić do życia tylko jedną osobę, a ja obrałem za cel, by zmienić świat. Twoje eksperymenty na pleśni nie mogły wspomagać mnie w moim dążeniu do efektywnego, do osiągnięcia wykładniczego wzrostu zakaźności. Myślałem, że wirus będzie bardziej efektywny. Właśnie dlatego, moja droga, musiałem cię opuścić. Wciąż żałuję, że nigdy się nie pożegnałem. Wybacz mi moje wspominki. W zasadzie mam nowe informacje, które, jak myślę, mogłyby cię zadowolić. Znalazłem klucz do ewolucji. Protoplasta. Wirus odkryty w Afryce. Zamierzam założyć firmę z przyjaciółmi i współpracownikami dedykowaną badaniom nad wirusem. Nazwę ją Umbrella. Na część symbolu w jaskini, o której rozmawialiśmy. Jestem o krok bliżej do urzeczywistnienia mojej wizji. Mam nadzieję, że pewnego dnia ty również osiągniesz swój cel. Nauczyłaś mnie wiele i dlatego na zawsze pozostanę twoim dłużnikiem. Z poważaniem, twój długowieczny student Oswell E. Spencer. Oho! Here. Oh shit! No way. Czyli w takim razie to ta wioska jest takim nasionkiem, z którego wykiełkowała Umbrella. To nie tutaj Umbrella przyszła dawno temu robić eksperymenty, to tutaj narodził się pomysł założenia Umbrelli. Czyli te całe Kadoł, pleśń i mega misajty były najpierw tutaj. I Amanda, Miranda, przepraszam, nie Amanda, ona była jakby podstawą dla kurwa wszystkiego, co potem osiągnęła Umbrella. Tylko że na podstawie innego wirusa, nie tych całych kadoł i pleśni. Oh shit, a to jest ten cały Oswell, który zapewne był założycielem Umbrelli, jeżeli się jakby zna lore, to się wie więcej. Tutaj co? Dalej zdjęcia tej córki na przykład? Patrzcie, widzicie jakiś sztab badających ją ludzi. Ten chłop, kurwa, widzicie, jaką ma wygiętą głowę? Co to, kurwa, Liga Niezwykłych Dżentelmenów? Tamten jakiś wygięty. To chyba może być Miranda, co? Tak mi się wydaje. A co jest w tej notatce? My Eva. A, Eva to córka. Czemu ja się jeszcze nad tym zastanawiałem? Moja Iwo, minęło 100 lat, odkąd straciłam cię przez Hiszpankę. Byłam wtedy taka bezsilna, ale teraz... Teraz mogę przywrócić cię do życia za pomocą pleśni. Tak, na pewno każde dziecko chce to usłyszeć. Musiałam przetestować zdolności regeneracyjne twojego nowego naczynia. Rozerwałam ją na strzępy i ożywiłam w regulatorze pleśni, kielichu giganta. Pozostało już tylko połączyć ją z pleśnią. Ceremonia wreszcie może się rozpocząć. Po tym, jak cię straciłam, byłam tak pogrążona w smutku, że powędrowałam do jaskini, by umrzeć. Tak bardzo chciałam znów być z tobą. Wtedy to znalazłam. Muta grzyby. Całkowicie przypadkiem. Kiedy dotknęłam czarnej substancji, mój mózg wypełnił się wiedzą. Mutagrzyb rozbija i wchłania świadomość tych, którzy zginęli. Wiedziałam, że jeśli twoja świadomość również tam jest, to istnieje szansa, by cię przywrócić. Potrzebowałam jedynie odpowiedniego naczynia. Gdy wróciłam do wioski, wszczepiłam mieszkańcom pleśń z mutagrzyba. W ten sposób mogłam ich kontrolować i eksperymentować na nich. Przeprowadziłam badania na setkach ludzi tylko po to, by znaleźć odpowiednie naczynie. Próbowałam nawet zwiększyć skuteczność poszukiwań przez stworzenie pasożyta, którego nazywałam Kadoł. Jednak żaden z moich eksperymentów nie był owocny. Było kilkoro, jak Alcina, którzy byli niemalże perfekcyjni, jednak większość zmieniała się w lykanów. Kiedyś skontaktowała się ze mną pewna organizacja i zaoferowała mi pomoc. Dałam im więc nieco pleśni oraz twoje DNA. Jednak stworzyli tylko kolejny defekt, Evelyn. To nie była całkowita porażka. Dzięki nim dowiedziałam się o Rose i wiedziałam, że ona będzie idealnym naczyniem. Były jakieś zakłócenia, ale byłam w stanie zweryfikować jej przydatność. Teraz moje badania są wreszcie zakończone. Iwa, czekam zbyt długo, żeby cię znowu zobaczyć. Okej, dobra. Czyli proste. Jej córka zginęła dawno temu. Ona poszła się zajebać do jaskini, tam natrafiła na pleśń. Zainfekowała tą pleśnią całą wioskę, zaczęła badać, z pleśni stworzyła kadoł, zaczęła nim zarażać innych ludzi, cały czas tylko szukając naczynia dla swojej córki, której świadomość jest wewnątrz tej całej grzybni, muta grzyba. Bo wcześniej widzieliśmy informację, że to jest jakby jedna wielka sieć danych i te dane są zbierane. I ona teraz... Wow, czyli Evelyn tak naprawdę...
To mógłby być prequel tego, co się dzieje później w Luizjanie, bo wszystko, co się tam działo, było efektem Evelyn, a Evelyn była taką gorszą wersją jakby zreinkarnowanej córki. Tylko dlaczego w takim razie Rose jest takim dobrym naczyniem? Z czego to wynika? To jest dobre pytanie, nie jestem pewien. No ale zapewne przez to, że i ten, i Mia mieli kontakt z pleśnią, potem spłodzili dziecko i jakby dziecko, które było tworem połączenia się dwóch osób zainfekowanych pleśnią, było pewnie najlepszym kandydatem do dziedziczenia umysłu Ewy, którą ona chciała odrodzić. Ale pojebane. Ale wiecie co? To tylko pokazuje, że nadal... O kurwa! Mia! Show me your hands! Hello! Mówiłem, ja wiedziałem, że żyje, kurwa, wiedziałem. Zamknęła ją tutaj. Bez żadnego powodu. Ethan jeszcze wróci do życia, mówię wam. Jak nic. Why are you here? I was caught in Houston experiments. Wait, did you say Mia? Mia Winters? In the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait. You can't leave me here. You promised, damn it. You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything. And I didn't care. So long as we were together. So you tell me. Where is my husband? Where is my daughter? Nie. Gone. No, generalnie Mia, wykorzystałem trochę twojego męża, żeby pozbyć się wszystkich najgorszych przeciwników, jakich stworzyła Miranda, żeby teraz się wpierdolić z karabinem i mordować każdego bez żadnego problemu. Wybaczysz? I couldn't save him. Mhm. But I can save Rose. Kurwa, mogłeś mu dać broń chociaż, ja pierdolę. Come on. It's not safe here after all. Pokonałem kurwa wszystkich tych ludzi w jaskini, używając pudła śmieci. I'm sorry, Mia, but we have to leave. We have to destroy this village. No, you're wrong. Ooh. I tried to keep this a secret, but. Oho, ona ma super moce. You don't understand how special he is. Kurwa, Ethan też? Ja jebie! Oho, co teraz? Ale tutaj naprawdę jest totalny ładunek ekspozycji i fabuły na sam kurwa koniec. Czy on teraz wstanie i ożyje? Ja jebie. O, jest dopiero szalone. Skurwysyn jest nieśmiertelny. Oj, palce mu odrosły. Może córeczka nas do życia przywróciła? O kurwa, gdzie my jesteśmy? To nie jest to miejsce, gdzie z Heisenbergiem się biliśmy. No to wyjebali nasze ciało gdzieś daleko? Nie wiem. Chociaż jakby... Ucinając nam mały i serdeczny palec z lewej ręki, straciliśmy pierścionek, więc czemu mamy z powrotem pierścionek na ręce? Freeze. Strasznie dziwne rzeczy się dzieją, dużo nowości. Czyli ostatecznie pleśń i wirus, który odkryła Umbrella, są dwie różne rzeczy. Nie mają trochę związku ze sobą. Chociaż możliwe, że właśnie Evelyn powstała z tego, że tam eksperymentowali i z pleśnią, i z wirusem. To dziewczynka z siódemki chyba. O, czy my jesteśmy w tej takiej kurwa, jakby mózgu pleśni? Ta baza danych? No. I still have to save Rose. Wrong. It wasn't Miranda. You were always dead. Słucham, kurwa. I can still. Siódemka nigdy się nie odbyła. See? Miranda didn't kill you. You mean you didn't think it was weird?
No matter how much you got hurt, remember. No, kurwa, trochę było to podejrzane, że ta flaszka leczyła wszystko. You were murdered by Jack. You died there 3 years ago. That's impossible. No way. You shouldn't even be able to walk around. Quit messing with my head. You shouldn't be walking. Screw you! Wkurwiające są dzieci. Słyszycie, co ona do mnie gada? Wcale nie żyjesz. What am I? I did all that. Rose. Mia, I... O kurwa, moja ręka! Czemu to zrobiłem? Nie wiem. Your whole body is nothing but mold. O! A więc cały ten czas? To ja byłem pleśnią. Family. No. Rose. I have to save my daughter. You're already dead. Tak? To wytłumacz, co się dzieje teraz. Może mnie przekonasz, może nie. Może każe ci wypierdalaj do kąta. Will save Rose! Czy my autentycznie na farmie Bakerów czystą siłą woli albo wolą Evelyn? Powróciliśmy do życia jako po prostu kupa gówna, która się formuje w człowieka i zyskuje w jakiś sposób świadomość? Do Duke'a chyba trafiliśmy, to wygląda jak wnętrze jego tego wózka. At last, he awakes. Oh shit. Where am I? My carriage, Ethan. You were having a nightmare. On nas uratował? Kurwa, żyjemy, nie żyjemy? Duke? Your battle with Heisenberg was a sight to see. Kim jest on? Miranda would show herself. How long have I been out? Not long till dawn. Duke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and am already on the way. We should arrive shortly. Thank you. On to okienko tam ma, to żeby sięgać w trakcie trasy, jakąś tam paj do kiełby i sobie zjeść. Your body is, well, falling apart. Czy ja mam dalej dziurę w brzuchu? Bo ona mnie... A nie, ona mi serce wyjęła przecież, yes. Kurwa. A no mówię wam, polał se tym flachą i tyle. Speaking of foolish questions, who or what are you? Even I can't quite answer that. We're here. Aha. I owe you one. Mr. Winters, I'm afraid you can't return to your old world any longer. What? Are you ready? Co to ma znaczyć w ogóle? O, ale z powrotem nie mamy palców, tak jak powinniśmy nie mieć. Ha. Dobra, no przywiózł nas z powrotem w miejsce, w którym już wielokrotnie się widzieliśmy. Nie wiem, dokąd mam zmierzać tak naprawdę, gdzie tak właściwie znajduje się Miranda, ale może na to miejsce ceremonii powinienem w tej chwili zasuwać? Czy ja mam jakikolwiek ekwipunek? No mam, kurwa, cały mój ekwipunek, jaki miałem wcześniej. Jeszcze chyba jakaś napierdalanka mnie tutaj czeka, co? Sniper rifle, explosive. Nie wiem, na czym będzie polegała, ale ta gra naprawdę nie daje mi spokoju. Cały czas każe mi się napierdalać. No to się będziemy napierdalać, no.
Co mam powiedzieć? No jeden jest kierunek, w którym mogę się udać tak naprawdę. Nie mam co się nad tym zastanawiać tak naprawdę. Save'a jeszcze mamy. Olecimy. To chyba jest ostatnia rzecz, którą będę miał tutaj do zrobienia, co? Jestem tego pewien. Nadpisujemy i lecimy. Idziemy się napierdalać z Mirandą. Fajnie by było się ostatecznie w jakiś taki zdecydowany sposób dowiedzieć, o co kurwa ostatecznie chodzi. Tam już wyjaśniliśmy sobie, kim jest Miranda, czym jest Miranda, co takiego robi, o co z nią chodzi. Tylko o co chodzi z Ethanem? Czy on naprawdę już nie żyje? To i tacy kurwa słabi. Typie, ty jesteś jakimś zmodyfikowanym członkiem wioski. Ja jestem jebaną żywą pleśnią. Weź mnie nie wkurwiaj. Nadal będę tutaj oczywiście trzymał się moich wewnętrznych zasad. Napierdalania tylko czyściutkich headshotów. Nie będę się tutaj bawił w żadne pierdolenie. Nie ma, wiecie, oszukiwania. Nie ma odpuszczania sobie. Dotrzemy do finału tylko za pomocą ciężkiej pracy. Ale przynajmniej nie zbieram z tych przeciwników żadnych, kurwa, lejów, lujów, kryształowych czaszek i tak dalej. Co my tutaj mamy? Egzamin. Wbijamy. Ciekaw jestem, co będzie, jak ten zdetonuje ładunek. O, ja pierdolę. Królowa pleśni. Is that you? Oh, how I've missed you! What? Nie udało się? To dalej Rose? My power is leaving me. Bardzo dobrze. Miranda! Interesting. Your body certainly is normal. Heisenberg też mówił, że mam ciekawe ciało. Give Rose to me. Now! You will see. Once I kill you properly, everything. O kurwa! Oh shit! Ty dostała kurwa headshota! Weź, zostaw moje dziecko! Halo! Kurwa, dwie amerykańskie kobiety walczące w tym spożywczaku w Walmartie. Boże, taka boska otoczka tego wszystkiego jest. Rose is mine! What the fuck? Ja pierdolę, co jest? Oczywiście, że się zamieniła w jakąś kurwa sukubicę. Co ja mam robić? Oj. O, halo! Dobra, zablokowałem to chyba. Ależ ona pięknie tutaj tańczy. Oho, szarża? Tak coś kurwa czułem. Pyk kurwa, prosto w pysk. Dobra. O nie. O kurwa, a! Kurwa, z której strony? Jakieś filary tutaj postawiła? Gdzie jest? O, ogień, ja pierdolę, firebole jeszcze zwariowałaś? Dobra, chowam się za twoimi własnymi kreacjami, kobieto. No dobra, to jest atak, który... O, dobra, obrywa. Co się teraz dzieje? Zamieniła się w szlam! Zamieniła się kurwa w pająka jakiegoś pojebanego! Co to jest? O, handgun ammo. Aha. Ała! Dobra, ale mam chyba dużo medów. I przypominajmy, moje ciało to w dużym stopniu kurwa pleśń. O chuj. Hajajaj! Okej, oberwała. Dobra, no unikać kurwa i strzelać i blokować. To jest najlepsza taktyka, która mnie doprowadzi do zwycięstwa. O chuj, oberwałem. Dobra, ale ona też obrywa. Całkiem nieźle bym powiedział. Mam mocno poupgrade'owane bronie. To jest mój tutaj moja największa zaleta. Oho, znowu będzie skakać. Oj. Weź se daj spokój, okej? Okay? Widzisz, że chuja mi troszeczkę robisz, ale naprawdę ona jak jakaś sukubica wygląda. Te takie super długaśne palce. Intrygująco wygląda. Oho. Znowu będzie filary tworzyła i napierdalała coś nowego. O nie, teraz będzie latać, co? O chuj, atak pikujący!
Jesus. Gdzie jesteś? Hoi! O kurwa, jakieś kule! Ogień! Jezus Maria, o nie, nie, tego to raczej nie zablokuje, ale ewidentnie gra mi chyba nawet sugeruje, żebym ze snajperki napierdalał. Dobra, odzyskajmy życie jeszcze raz. Nie mogę tutaj tracić kurwa okazji do ataku, a niestety mi się zdarza. O! Dobra. Czy mam postrzelić to gówno, które tam u góry jest? Chyba mogę. Dobra, zniszczyłem to. Nie pierdolnie mnie dzięki temu. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Ma takie łatwe do odczytania ataki, ale to naprawdę nie wygląda kurwa jak Resident. Ja pierdolę, czuję się jakbym w God of War grał bardziej. Zresztą, czy ona się kurwa modli do tego całego grzyba, którego tak bardzo opanowała? O, jak coś czułem, jak tworzy duże kule, to ja w nie biję czule. O chuj, dobra, to mi się trochę mniej podoba. Światło zniknęło. Na słuch. Now, Mr. Winters, I think it's time you left things in my... Blokowanie. Oh, rest now. The hell I will. I will take back my daughter! Dobra, dobra, na spokojnie. Gdzie jesteś? Front! Die, die, die! Kurwa mać, nie będę umierał, ja już nie żyję z tego, co mi powiedziała twoja chyba córeczka? Bo jakaś jej pojebana wersja? Okej, okay, dobra, wróciło światło, jak miło. O kur, dobra, chowamy się. Będzie ogniem znowu napierdalać. Typiaro, a co jeżeli twoja córka niekoniecznie chciałaby, żeby się ożywiała w taki niesamowicie ciekawy sposób? Ja bym chciał w ogóle z Magnuma w nią przypierdolić, bo niezrobienie tego to marnowanie naprawdę dobrej okazji. Dużo obrażeń. Dobra, skończyłam się generalnie już amunicję do tego. Do przewidzenia, bo miałem jej w chuj mało, więc nieważne. No sobie dalej tutaj lata. Kurwa, nie to. Okej, okay, dobra. Dojebane. Gdzie jest? Okej, dobra, skupiłem się kurwa za bardzo na strzelaniu, a za mało na czymś innym. Dobra, blokowanie. Snajperka. Oberwała znowu, jest na ziemi. A filary? Pierdolnęły mnie te filary, halo. Nie no, to ty. Dobra, bo co, nie mam już jej co tutaj kurwa odpowiadać. Ja nie planuję umierać, droga Mirando. Myślę, że ty kurwa będziesz musiała umrzeć. Oj, oj, oj. Chyba to zablokowałem, nie? Wzięła mnie kurwa na barana? Napierdalam jak szalony, ile jeszcze? Przeładowanie, no dobra. No, co teraz? Dobra. Pan, mam naprawdę niesamowite ręce. Troszeczkę zaczynam się skłaniać w stronę tego, co mówiła Evelyn, że to jest trochę, kurwa, nienormalne, że ja aż tyle jestem w stanie przetrwać zwykłym blokowaniem za pomocą, kurwa, mojej ręki. Dobra, okej. Okay. To mogę sobie spokojnie wykraftować. Nawet, kurwa, jeszcze raz. Meda, aż bym miał, kurwa, jeszcze jednego w zapasie. Dobra, ona teraz będzie ten szybujący atak robić. Mogę to uniknąć i to zablokować. O, shotguna mu, jak miło. Okej, okej, okej. Jeszcze raz blokowanie. Zaczyna kurwa parę rzeczy naraz robić. Denerwujące. Okej, okay, dobra, nie strzeliłbym jej niczym. Dobra, o, przywracanko życia i znowu ta jebana ciemność, to mi się nie podoba. Dobra, i czy mam na jeszcze jednego meda? Tak, mam na zrobienie jeszcze jednego meda. Ja mam kurwa granatnik przecież jeszcze, ale nie mam chyba żadnego ammo wybuchowego. Nie, mam explosive rounds. Dobra, to jest w sumie nie taki zły pomysł. Equip? Czy teraz będzie najlepszy moment na to? Być może. O kurwa, no to całkiem nieźle podziałało, muszę przyznać. Dobra, ajajaj, nie, te filary będą boleć. Teraz będzie znowu chyba pruła ogniem, więc się chowamy. Nie wiem, czy to jest ogień, czy może jakiś taki boska lawa. Może ostry sos. Chuj ją wie. Dobrze. Się znowu wkurwiła, w formę pająka zmieniła. Dobra. Jest nieźle. Dużo obrażeń udaje mi się w nią wrzucić. Znowu filarki porobiła, ale chuja jej to da. Zdychaj kurwa wreszcie po miocie szatana. Walka dwóch pleśniowych stworów, na to by wychodziło, tylko ona tak troszeczkę, wiecie, w bardziej efektowny sposób, mam wrażenie, to wszystko robi. Ale ma więcej słabych punktów, ja się polewam, kurwa, jakimś tym, paszporcikiem i gotowe. Głowa! Głowa! Mam nieskończoność ammo! Szybko, kurwa! Strzelaj!
O Boże, to jest Bóg we własnej osobie. Tylko taki trochę popierdolony. Taki, którego bym wyznawać raczej nie chciał. Zamień się w kryształ, proszę, bo to jest najlepszy znak. Trzecie oko. Hit nadchodzącego lata. Ej, jej. Nie trzeba było, kurwa, detonować nawet całej wioski. Czy ja mogę jeszcze sprzedać ten kryształ? Gimme. Nie, nasza córka! Córeczko, czym ty jesteś? Bo chyba nie człowiekiem. Bros. Czy Mia jest dalej człowiekiem? A ja jestem po prostu pleśnią wyglądającą jak człowiek ze świadomością? It's all right. Nie! Kochanie, tatuś musi się rozpaść w kryształ. Ethan! Come on, Ethan, wake up! Polej go, mam w kieszeni meda jeszcze! O, kurwa, co to jest? Ten płód podziemny? You did it. It's finished. I think we've finished each other. Ethan, we gotta move. Lawina gówna. I ostateczny atak. Kamikaze. Kurwa mać, to jest co najmniej wielkości Oszona, ja pierdolę. Widziałem tam słaby czerwony punkt. A nie, to bomba! She's alive, you hear me? Alive. Mia. I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey. And you tell yourself. Now come on, it's not that much further. Watch over her. Teach her to be strong. God damn. Goodbye, Rosemary. Ethan. Do ucha mu włożył tę bombę. Jebany płód. Czy to naprawdę musiał być płód? Moving. We have to get clear. No, we can't go. Not without my husband. Mia, sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? Down. Where is he? Chris?
have you done? He's gone. I tried. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Captain. You need to see this. Oho. Oho. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. What the hell were they thinking? Jakaś agencja wysyłała, kurwa, przemienionych wirusem ludzi? Plot a course for BSAA Europe HQ. Oh, wow. Biologiczne bronie w postaci zmutowanych ludzi, kurwa, wysyłali. Nawet nie żołnierze zwycli. Nie wierzę trochę, że to jest koniec historii dla Ethana. Nie wiem czemu, ale coś mi nie pozwala w to uwierzyć. Motyw tego, że on... Jakby nadal nie mamy dokładnego wyjaśnienia, w jaki sposób niby on wrócił do życia po tym, jak go niby zabił ten. I mamy znowu tą bajkę. Niesamowicie, jakby, o chuj, ja tak bardzo się nie spodziewałem wszystkiego, co się wydarzyło teraz, w ciągu ostatniej godziny 15, odkąd zabiłem Heisenberga, czułem się, jakbym był w Luna Parku na kolejce górskiej i wykurwiło zabezpieczenia i naprawdę coraz dalej jadę z jeszcze większą prędkością. Pieprzony Resident, oczywiście, że musi wytłumaczenie wszystkiego zachować nam na koniec, kiedy już po prostu psycha nam totalnie siada i mamy kompletnie dość wszystkiego w związku z tym. W związku ze strachem, jakiego doznaliśmy. Ale patrzcie, mamy tutaj nietoperza. To chyba można interpretować jako Elżbietkę. Założę się, że jest jeszcze jakaś scenka po napisach, więc chętnie to zobaczę. O Boże, mamy tutaj co? Jakiegoś kosiarza? Nie wiem, jak to interpretować. No jakoś bym, wiecie, dopasował te cztery postaci po prostu do tych czterech, z którym ja walczyłem. Ale ten jakimiś tutaj nitkami operuje i tak dalej, być może Benevento na przykład? Mistrz lalek, który każdą ręką steruje inną, wiecie o co chodzi? Ryby wydają się być oczywistym nawiązaniem do Moreau. No tak, ta ryba o wielu oczach, no jak nic. Nie pamiętam, co było ostatnie, tylko czy to będzie w jakiś... Tak, był koń! Był kurwa koń! Chyba. I ten koń to jak nic Heisenberg. Jezus Maria. Nie dość, że się dowiedzieliśmy, że Miranda była jakby pierwszą osobą, która odkryła pleśń i zaczęła ją badać, zainfekowała całą wioskę i przerobiła ich na sługusów swoich. A, jest koń, mechaniczny koń na dodatek, wszystko się zgadza. To jeszcze, kurwa, Ethan od ostatnich trzech lat w ogóle, kurwa, nie żył, tylko był pleśnią. Był złożony z pleśni, która opanowała jego ciało i dała mu życie tak jakby, ale już zbyt dużych obrażeń doznaliśmy tutaj, a być może po prostu przez to, że zniszczyliśmy Mirandę, która była jakby źródłem tej pleśni i dawała moc tej pleśni, to my już nie mieliśmy po prostu jak żyć. O, dalsza część bajki! With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment. But the witch was strong, and father yelled, "Save our daughter!" So mother bore their child to safety as the forest was consumed. Się wszystko zgadza. Even now, the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. To this day, any child who stares too long into the charred wasteland will be haunted by nightmares of getting lost while picking berries. Hello, Mighty. Oh shit! No porobiło się straszliwie. Ciekaw jestem, czy w jakikolwiek sposób ta gra będzie tutaj tłumaczyła dokładnie, w jaki sposób Ethan stał się tym, czym się stał, czy może musimy skąd inąd wziąć informacje, ale podobało mi się. Podobało mi się nawet bardziej niż poprzednia część. Jasne, nie było już tego strachu, tych pleśniowych potworów w piwnicy i troszeczkę bardziej pojebanych wrogów, no bo matka z rodziny Bakerów, która strzela w nas muchami prosto z cipy, to jednak jest przeżycie na innym poziomie. Ale było ciekawie, o wiele głębiej był eksplorowany lore tego wszystkiego.
Więc jakby zamiast dostać kontynuację tego, co widzieliśmy, to dostaliśmy jakby alternatywne rzeczy, które się w tym świecie dzieje i oczywiście taki mini teaser tego, że BSAA czy kimkolwiek oni tam są, wysłali bioweapon do walki jakichś takich zombiaków zmodyfikowanych zamiast zwykłych ludzi. I jakoś to się na pewno będzie rozwijało do przodu. Ale ciekawie, pamiętam jak pierwsze przecieki były, o czym jest kolejny Resident, że jest wioska, jest jakaś wiedźma, wilkołaki i tak dalej. Miałem takie, kurwa, no ciekawe w jaki sposób oni to rozwiną. I całkiem z tego wybrnęli, muszę przyznać. Teraz w uniwersum Residenta mamy dwa potencjalne źródła mutacji. Po pierwsze pleśń, chociaż nie wiem jak wiele jej jeszcze zostało, ale jako że nasza córeczka ma kontrolować pleśń, to coś czuję, że jednak może jej być więcej i kim ona będzie jak dorośnie, być może będzie się Rose grało w kolejnej części, to by było interesujące. I masz jakieś kurwa supermoce i kontrolujesz pleśń, a jak w filmie Marvela napierdalasz promieniami, gównem strzelasz z rąk. A może nie. Oraz oczywiście oprócz tej pleśni mamy też cały czas motyw wirusa, który tam gdzieś w Afryce został znaleziony. Nie pamiętam już, która część dokładnie eksplorowała moment znalezienia tego wirusa, ale wiem, że chyba w czwórce się do Afryki trafia też? Czy w którejś tam części? Nie jestem pewien. No fajnie poszerzają to uniwersum. Jestem dumny z siebie, że przeszedłem tę grę. I będziemy tutaj teraz... O, platisz, proszę państwa, polski smaczek. Dolecimy jeszcze do końca tych napisów, zobaczymy, czy coś się tam znajduje. Jestem prawie pewien, że jakaś scenka po napisach musi być i będzie albo tego BSCC dotyczyła, czy może właśnie tego, co tam się dalej stało z Ethanem. Ja nie wierzę, że on nie żyje. Autentycznie. Nie wierzę w jego śmierć, bo jakby do tej pory on nie żył, a ja nadal nim grałem. Ha! To jest najlepszy dowód na to, że wszystko może być tutaj zaskoczeniem. Jest nieźle. Jest spoko, jest fajnie. Cieszę się, że przyszedłem Residenta. Jestem pod wrażeniem samego siebie, że po tych wszystkich latach srania dupy przed horrorami codziennie był odcinek. Nie było żadnego dnia, kiedy powiedziałem sobie, nie mam ochoty, nie mam siły. Że w środku tej serii wyjebałem se kurwa zęba z pyska. Dobrze, że teraz jedyna premiera to jest Biomutant. Dzisiaj przyjechała mi klawiaturka, więc będę się chillował, smarował se switche. I będę mógł troszeczkę odpocząć. Trochę się boję pomijać napisy, ale chuj, pominę. Nie powinienem zostać ograbiony ze scenki. Mamy to! Co teraz? A Mia, czy może Rose? Starsza. Chyba starsza Rose. Jak nic. Do you think the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon, it's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cold. A grubojca pewnie idzie. Kurwa, jeżeli ona ma taką władzę nad pleśnią, a on był pleśnią, jak nic ona jest w stanie go przywrócić do życia. Szczególnie, że jest powiedziane, że wiecie, w pleśni zostaje świadomość. I tylko dlatego właśnie Ethan pewnie był w stanie wrócić do życia, bo ta pleśń potrafi odtworzyć właściwie każdego, jeżeli takie są faktycznie warunki jej działania. Hey Dad. Happy birthday. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. So, Chris. Talk of the goddamn devil. Duty calls. I love you. Odpowiedz jej! Ma takie ucho tutaj do komunikacji, jak nic, pracuje dla jakiejś agencji. Where else? Spierdoliła im. Day of all days. We have a situation. You're needed. Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. Ooh. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. She's just a kid. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know?
I know. Zatrzymali się. I ktoś tam szedł. The father's story is now done. Historia ojca jest skończona. Proszę bardzo. 10 godzin, 23 minuty. Great daddy, best dad ever. Dostałem osiągnięcie. Nowa trudność, mogę zacząć nowej gry. Tutaj chyba jeszcze New Game Plus jest możliwy do odpalenia. Village of Shadows full version. Jakieś ekstra bronie. Kurwa, co to jest? Challenge completed. Dostałem, widzę, jakieś punkty, nie punkty. When load the completed data, some things. Dobra, save, niech będzie. Kurwa, nie wiem gdzie nawet. Tutaj, cyk. To koniec, moi drodzy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić lajka. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym zakończeniu, jak to może zostać pociągnięte dalej. Czy ten agent nazwał Rose Evelyn dla Becky? Czy może coś w tym jest? Wydaje się być niebezpieczna i zdecydowanie jest jakąś formą agentki, ale chyba jest po dobrej stronie, chociaż tak naprawdę z tymi agencjami nigdy nie wiadomo. Zapewne dowiem się w kolejnej części. Czuję, że jest opcja, że będziemy właśnie grali... Przepraszam, Rose. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i pa pa.